Kołobrzeski Port Rybacki jest liderem krajowym pod względem wielkości wyładunku ryb i często właśnie w celu jej zakupu mieszkańcy i turyści zaglądają w te rejony, nie wiedząc, że na co dzień dzieje się tam bardzo wiele. My nasz spacer rozpoczęliśmy od nabrzeża remontowego. Nabrzeże jest wykorzystywane i przez armatorów kutrów rybackich, i przez właścicieli jednostek rekreacyjnych. Naprawiane są łódki plastikowe, drewniane, stalowe. Trzeba dodać, że w porcie funkcjonuje 15 dużych podmiotów związanych z rybołówstwem i korzystających z infrastruktury portu, a łączna liczba przedsiębiorców związanych z funkcją rybacką wynosi przeszło 200. Tutaj akurat mamy ujęcie na przetwórnie rybne. Z kutrów ryba za pomocą tych węży jest odprowadzona do przetwórni, tam na sortownię, gdzie jest dzielona na poszczególne frakcje. A później po przejściu procesu, powiedzmy, logistycznego całego, przeładowywana jest na samochody ciężarowe. A jak mowa o samochodach, to w porcie znajduje się także parking przystosowany dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz place przeładunkowe i manewrowo-składowe, które mogą być wykorzystane w celu ustawienia hali magazynowych lub warsztatów. Co ważne, lada chwila zakończy się remont nabrzeża Barkowskiego. Plac jest cały przygotowany. Na pewno będzie skutecznie wykorzystany. Wszystkie kutry, które tutaj stały, wracają na miejsce swoje. Także będziemy działać bardzo prężnie. Na terenie portu funkcjonują również całoroczne sklepy rybne, w których rybacy oferują możliwość zakupu świeżej ryby z własnych połowów, ale nie tylko. Za naszymi plecami widać zabudowania, w których mieszczą się boksy rybackie. U góry na piętrze pomieszczenia socjalne, na dole magazyny, w których można sprzęt połowowy przetrzymywać. Też tutaj w tym rejonie jest największy ruch turystyczny. Przyjeżdżają wózki elektryczne, które przywożą turystów z miasta, robią taką trasę objazdową, zwiedzając kilka punktów. Jest tam pomnik rybaka z siecią. Zresztą niedawno stanął jeszcze taki drewniany pomnik rybaka. To wszystko przyciąga turystów, którzy sobie robią zdjęcia. Na dłuższą relację z naszej wizyty w porcie zapraszamy w sobotę do bloku programów po wydarzeniach dnia.